Aktywność fizyczna zawsze odgrywała w moim życiu bardzo ważną rolę i tak pozostało do dziś i tak będzie, myślę, że jeszcze bardzo długo. Bardzo, bardzo, bardzo ważne to jest, ponieważ to wpływa nie tylko na naszą kondycję zdrowotną, ale również kondycję psychiczną i to jest, tego się nie da uniknąć. Bardzo, bardzo ważny jest ruch, bardzo ważna jest ta aktywność. Ja osobiście bardzo zachęcam moją 3-letnią córkę, bo wiem po sobie, że ten ruch jest potrzebny, dziecko się musi wyszaleć, musi się wyszumieć i przede wszystkim to jest też dobre dla zdrowia i zawsze będę powtarzał, że ruch i jeszcze raz ruch, a nie siedzenie przed telewizorem, oglądanie bajek czy siedzenie w komputerze i granie na grach, w gry komputerowe. W sezonie zasadniczym to jest norma, to jest regularnie, od poniedziałku do piątku jest wykonywana praca na hali plus siłownia, to jest nieodzowny element tego. Poza okresem startowym, kiedy nie ma meczów, kiedy mamy przysłowiowe wakacje, choć rzadko się zdarzają, tej aktywności nie unikniemy. Już tak organizm jest przyzwyczajony do wysiłku, tak potrzebuje, że czasami wręcz się domaga, żeby wyjść pobiegać. Ja osobiście bardzo, bardzo kocham góry, lubię po nich chodzić i zawsze jak mam tylko wolną chwilę, czy to jest w okresie zimowym, czy w okresie letnim, wjeżdżam w góry i po prostu sobie spaceruję. Mówię, no organizm jest tak już przystosowany do wysiłku, że jeśli odpoczynek jest zbyt długi, to organizm sam się domaga wyjść, po prostu się poruszyć. No sam doświadczyłem tego, że po 3-miesięcznej kontuzji musiałem wrócić, miałem problemy z kręgosłupem i powiem szczerze, jest to bardzo trudne. Kiedy 3 miesiące masz rozbraz z piłką, nic nie możesz robić, nie możesz biegać, to ta pewność siebie przede wszystkim spada, a bez tej pewności siebie, bez zaufania do własnych możliwości, do własnych umiejętności, ciężko jest wrócić. Bardzo, bardzo ważne są tutaj rozmowy, czy to z trenerem, czy to z psychologiem, czy nawet z kolegami zespołu, gdzie wiadomo, że tej pewności nie ma, kolega podpowie, poklepie po ramieniu i jakoś to idzie. Ja w swoim przypadku bardzo, bardzo długo wracałem po tej kontuzji, żeby być pewnym na tym boisku, bo kiedy już wróciłem, to też grałem, ale jednak w głowie to jeszcze siedzi, gdzie człowiek się rehabilituje 3 czy 4 miesiące, także najważniejsze to przełamać ten lęk. Jeśli się przełamie lęk, to już wszystko pójdzie dobrze, ale samemu bardzo ciężko to wykonać. Tak jak mówię, ważny jest trener, ważny jest psycholog, ważni są koledzy zespołu.